Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Będziemy dzisiaj koksić Agerą. Czy koksić? Nie wiem. Agerą R, to jest Agera R z 2000. Żeby was nie skłamać, z 2013 roku. Wpiszmy sobie tutaj Lucka, wybierzmy sobie inną rejestrację. Powiedzmy tą. Nie, ta jest fajna, ta jest kozacka. A chociaż może nie. Dobra, nie będzie sobie tyle. Super, dobra, no to chodźmy do świata gry. Mamy 10 rajdowców uderzyć bokiem. Myślę, że to nie będzie trudne. Zaczynajmy. No cóż, co wolicie? Chciałbym się was zapytać na live, czy coś w tym rodzaju. No ale niestety nie ma możliwości nagrywania live'ów, dlatego pytam się was właściwie bez sensu. Co wolicie? Czy pościgi, czy coś innego? Mamy do załatwienia 10 rajdowców do uderzenia bokiem, więc myślę, że pościg będzie tu najbardziej stosowny. Mogłem w zasadzie się zrespawnować od razu na takowym, ale wiecie co? Chcę wam na sam pierw pokazać, jak Agera śmiga. Pojedziemy sobie tu, przez autostradę. Zobaczcie, jaka fajna droga. I pokażę wam, jak ta Agera się spisuje na długich, prostych. Najpierw pojadę sobie tutaj przez most, a później zawrócę, bo tutaj jest dosyć ciekawy początek, może tak. Jak się hamulce świecą, zobaczcie. Jedziemy. Cztery paki już wam mówię od razu, że osiągnie Agera. Bez żadnej wazeliny. Spadaj. Mam cię gdzieś, nie chcę cię ścigać. Chociaż już go uderzyłem bokiem, wspaniale. No dobra, 300. Trzeba trochę tutaj podrasować tą prędkość. Tutaj był zjazd. Dobra, prędkość maksymalną pokażę wam później. Tu był jakiś typek, ale mi zniknął. Jak te hamulce się świecą, ja nie wiem. Hamulce od Agery powinni wykorzystywać do oświetlania miast, bez kitów. W każdym razie idziemy sobie na pościg, którego jeszcze nie jechałem. Rock in the cave. Tutaj mamy. Myk, myk, ustawiamy się. Ale jest jeden problem. Nie mam tu technologii, ale wiecie co, niepotrzebne mi są technologie pościgowe. Mam tutaj do uderzenia bokiem 10 rajdowców i spokojnie bez technologii pościgowych możemy te zadanko sobie zaliczyć. I tak zróbmy. Włączę sobie kogo, albo nie, niech sobie tam grają. Raz, dwa. Dobra, tutaj jest Aventador, cześć! Oddał mi. 5. 6. Włączył ktoś sobie turbo. 7. Nie trafiłem. A zobaczcie, co tu się dzieje. Śnieg po oczach. Duża prędkość. Ktoś użył tak zwanego pierdnięcia. Dobra. 10 zaliczone. Musimy tylko udać się teraz na posterunek policyjny i załadować sobie nowe technologie pościgowe. Ale wiecie co, dojedźmy sobie do końca tego hotpursuta. To jest naprawdę bardzo ciekawie. Tym bardziej, że zobaczcie, co tu się do cholery dzieje. Ja nie mogę, bardzo lubię tą strefę, bo tutaj właśnie jest taki śnieg, jest ślisko. Dużo się po prostu dzieje, jest graficznie zajebiście. Ale nie trafiłem, ale przynajmniej ominąłem minę, czyli tak zwaną kupę. Ale ta pojedynka pędzi, nie mogę jej dogonić. Dobra, gracz zatrzymany. Pięknie, ale mamy też uszkodzony nieźle pojazd. Kurczę, ale ciężko ich
złapać coś, wiecie? Bugatti Veyron mi to lepiej szło. Wow. Ale mnie wylolował. Spadaj, co ty tu do cholery robisz? Czekał na mnie, ej. Dobra, tu po drodze będzie, proszę was, warsztat. Ja sobie naprawię tam samochód. Tutaj mamy P1. Już! Ale się wykraczył szybko. Dobra, najważniejsza sprawa to naprawić Agerę. Posterunek jest, znaczy posterunek, warsztat jest gdzieś tam na dole. Za mną jedzie już typek. On sobie tu mnie ładnie wyprzedzi, mam nadzieję, że bez szwanku dla mnie. Pięknie, włączył sobie turbo. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest taki specyficzny dźwięk przy włączaniu turbo. O, ale skopałem. Dobra, tu mam... Ej, no nie laguj się teraz, gra. No, dzięki. No. Nawet bez technologii pościgowych w sumie nie było aż tak trudno zaliczyć tego zadanka. Mam teraz jechać na posterunek. I zobaczmy, gdzie jest najbliższy. Założę się, że pod górkę. Aha, wiedziałem. Ale ja tam sobie nie pojadę. Wyznaczę sobie trasę do posterunku w tym miejscu. I gwarantuję wam, że do tego miejsca dojadę szybciej, niż jadąc z tymi nitkami, kurczę, gdzieś tam zakręconymi do góry. Dupie go mam. Chcę go ścigać. O, tu się Agera może w sumie ładnie rozpędzić. Nie lubię tego spowalniania gry, też to mam. Wtedy się dużo gorzej skręca. Ok. 385. Można Agerą lepiej pogrzać, ale trzeba trochę poświęcić jej czasu, zanim się rozpędzi. Nie szkodzi. Na pewno taką prędkość ujrzycie dzisiaj. Jak przy okazji będę tam gdzieś kogoś ścigał na autostradzie. Właśnie, warto by wybrać taki właśnie pościg. Za chwilkę o tym pomyślimy. No, wbijaj się tu. No. Zdobyliśmy ileś tam punktów, jakąś nową jednostkę, BMW M6, nic ciekawego. Tak, musimy uzupełnić technologie pościgowe. I co tym razem? Właściwie to zależy od zadania, jakie musimy sobie wypełnić. To już mamy chyba zaliczone wszystko. Tak, piąty poziom mamy już za nami. Teraz szóstka. Srebro, uderzenie boczne z użyciem nitro. To chyba nie będzie takie trudne. Więc w zasadzie możemy sobie wziąć technologie pościgowe takie, jakie chcemy. Ja tu ładuję zawsze sobie coś takiego, o, jak taran. O, kupione wszystko. A tutaj wyjątkowo załaduję sobie kolczatki. Ponieważ ciężko się nimi rozwala, a ja bardzo lubię wyzwania. Dlatego spróbujemy w takiej konfiguracji. Myślę, że nie będzie źle. Srebro w szybkiej reakcji, to będzie proste. Wykonać uderzenie boczne z użyciem nitro nie ma sprawy i 15 000 punktów w jednej sesji. Oczywiście. Zaczniemy od, proszę was, szybkiej reakcji, czyli po prostu wyścigu na czas. Wyścig na czas. To jest przechwycenie, to nas nie interesuje. Ale tutaj jest wyścig na czas i mamy na autostradzie. Czego chcieć więcej? Powiedzcie mi, mając Agerę i autostradę oraz wyścig na czas, idziemy. No, no, pięknie. Jesteśmy Agerą na miejscu. Zaczynajmy! O kurczę, zapomniałem jej sobie odpalić. Niestety to jest kilka sekund w plecy. No, ale trudno. Jakoś wystartowaliśmy. Tak, autostrada, idziemy z górki. No nic, mam nadzieję, że tu Agera chociaż się rozpędzi do tej prędkości, którą chciałbym wam pokazać. W zasadzie to fajny zjazd. Czekałem na to całe życie.
No to sobie pojeździliśmy po autostradzie. Dziękuję wam uprzejmie. Możecie już wyłączyć odcinek. No dobra, tu mamy fujarę. Nie, tu było Enzo. Przepraszam was uprzejmie. Tak. Tutaj chyba mamy też kary za zjechanie na pobocze. Ale musiałem sobie chociaż zatankować nitro. No już meta, zobaczcie. Pokonałem moich znajomych. Pięknie. No dobra, mamy zaliczoną szybką reakcję, nawet złoto. Uderzenia boczne z nitro, jeden razy, tak? Dobra, nie ma sprawy. O, ale mi uciekł. Dobra, to sobie tamten jest z przodu. Musimy sobie po drodze załadować nitro. Tutaj jest właśnie ciekawa opcja, bo te stacje do naprawy, czyli warsztaty, są bardzo blisko siebie rozmieszczone. Tylko i wyłącznie w tym miejscu zaliczone zadanko i zdobyć 15 tysięcy punktów. To przy okazji tego gościa sobie tutaj podziałamy. Właśnie, zobaczymy co on teraz zrobił. W poprzednim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale kierowcy się tutaj strasznie rozwalali. Nie wiem o co tu chodziło. O, a myślałem już. O, ale mnie wykiwał. Gapię się na niego, na jego dupę. Może to kobieta. A on mi takie rzeczy zrobił, czy ona. No dobra. No ile ich tu jest? Ja nienawidzę tego. Oni mi zawsze przeszkadzają. Do cholery. Najechał? Nie. Ale się wykraczył. Dobra. Zadanie ukończone. Widzieliście? Tak się robi zadania szybkimi samochodami. I chyba po drodze mamy gdzieś posterunek. Zgadza się. 600 metrów ode mnie. No to jedźmy sobie. To już tutaj. Agera ma trochę gorsze przyspieszenie od poprzedniego Bugatti Veyrona, którym jeździłem. Ale myślę, że jest, można nią osiągnąć dużą prędkość również, tylko trzeba się postarać. No i dobra. Agera załatwiona. W sensie nie, jeszcze musimy jedno zadanko wykonać. Co to za samochód? Już wiem, że Porsche. Dobra, Porsche nie gorsze. Ale to jest Porsche GT3 RS. Tak? GT3 RS? Najnowsze? Zgadza się. Sadanka. Tu już mamy to chyba zaliczone. Piąte i szóste. Odblokujmy sobie jednostkę prewencyjną. Trafienia technologią pościgową. Srebro w Hot Pursuit i 15 tysięcy w sesji. Doskonale. To się nam wszystko teraz pokryje w jednym pościgu. Tu mam jakiś niezrobiony. Zaczynajmy. Okej. Start. No to hop hop. Trafienie technologią pościgową. Macie kam kolczatkę i już zaliczone razy dwa. Następne zadanko mamy już zaliczone, bo już trafiłem właśnie taranem gości, czy tam kogo. I to jest bardzo fajne miejsce na zostawianie kolczatek, ponieważ jedzie się tu naprawdę bardzo szybko. Wow, widzieliście to normalnie milimetry. Ktoś użył blackout. Wow. Lubię tą, ten obszar gry, dlatego że mi to na zawsze dobrze chodzi, płynnie. Jest to jeden z niewielu takich obszarów. Kolczatkę na środku drogi. Ona jest już dosyć... O dobra, już mogłem nie mówić, że fajnie chodzi. No ale czasami chodzi fajnie. Kolczatka. Najechane na kolczatkę. Proszę was uprzejmie. Dostał jeszcze taranem. I już praktycznie jest na wykończeniu. Rajdowiec zatrzymany. Dobra, ktoś go tam dokończył. O,
Enzo, ty jesteś naprawdę samochodem słabym. Ja ci powinienem tutaj raz dwa załatwić. Kolczatka rozłożona, ale czy najechana? Jeszcze nie wiem. Skręcamy. Enzo, możesz iść się walić. Mamy tu jeszcze kilku typków do załatwienia. No, tu jest pierwszy. To on mnie najbardziej interesuje. Okej. No to co? Załatwimy go! Pięknie. Mamy wszystko już zaliczone. W zasadzie zadanko było bardzo proste, no ale to jest już Agera, to już nie ma tutaj po prostu kompromisów. Jeden z najszybszych samochodów w grze. No dobra, kilka zadań Agerom poszło bardzo sprawnie, szybko. Nie było jakichś niespodzianek jak w poprzednim odcinku z tymi bugami. Zadanka były dosyć proste i można było je szybko wykonać w zasadzie. Odblokowałem Porsche wersję prewencyjną, zgadza się. Następne zadanko będzie dotyczyło, już wam mówię, jak to mówią na YouTubach, zrobię taki snapshot. Tutaj macie tak. Zdobądź 17500 speedpointsów w jednej sesji. Trafienie kolczatką. Kurczę, przydałaby się tu jednak Agera. To może kolczatkę zostawmy sobie na później. Tu mamy technologię pościgową. Kurde, uderzyłem się. Patrol. I następnym samochodem będzie Hennessey Venom. Ostatni i najszybszy wóz w Need for Speed Rivals. W zasadzie na policjancie, prawda? No ale Hennessey, ja pokażę wam już w następnym odcinku, a tymczasem bardzo dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się. Na razie, hej!